Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a dzisiejszy temat to endocytoza i egzocytoza, czyli transport substancji wielkocząsteczkowych. Zanim przejdę do tematu, pamiętaj, jaki jest Twój cel i po co uczysz się biologii, a Twoim celem jest osiągnięcie wyniku na maturze z biologii równego 100%. Pojęcie cytoza oznacza transport wraz ze spłoną komórkową. Dla lepszego zapamiętania przedstawiam tutaj na rycinie wnętrze Ziemi. Jej środek jest oznaczony kolorem żółtym, natomiast zewnętrzna warstwa kolorem czerwonym. Tak samo w przypadku komórki. Tutaj zaznaczamy takie obszary, czyli obszar środka komórki będę zaznaczać kolorem żółtym i temu odpowiada przedrostek endo, natomiast kolorem czerwonym będę zaznaczać przedrostki, które dotyczą zewnętrznej powierzchni komórki, czyli przedrostek egzo. Egzocytoza, tak jak widzisz, kolor czerwony, czyli dotyczy ona zewnętrznej części komórki i jest to transport wydzielin albo wydalin na zewnątrz komórki. Przykładem jest tutaj transport anterogradowy, o którym mówiłam na innej prezentacji. W tym przypadku błona pęcherzyka zlewa się z błoną komórkową i dochodzi do powiększenia się błony komórkowej, natomiast sama substancja jest wydzielana albo wydalana na zewnątrz. Wyróżniamy dwa rodzaje egzocytoz. Jedna z nich to konstytutywna egzocytoza i jest to transport ciągły. Ona zachodzi niezależnie od bodźców działających na komórkę i obowiązuje ona cały czas. Tutaj dla porównania, tak jak konstytucja, możesz to skojarzyć z egzocytozą konstytutywną, działa ona cały czas, czyli obowiązuje cały czas, tak jak konstytucja. To jest takie moje skojarzenie, oczywiście możesz stworzyć swoje, natomiast mi akurat takie się nasunęło. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj, jest to egzocytoza regulowana i jest to transport nieciągły i tylko w odpowiedzi na określone bodźce. Endocytoza. Wracając do naszej ryciny Ziemi, wnętrze Ziemi było zaznaczone kolorem żółtym, tak samo będę odnosić to do wnętrza komórki i będę używać również tego koloru. I tutaj endocytoza jest to transport do wnętrza komórki i tutaj przykładem jest transport retrogradowy, o tym też mówiłam na innej prezentacji. Wyróżniamy dwa rodzaje endocytoz. Jedna z nich jest to fagocytoza, czyli wchłanianie stałych cząstek materii, np. fragmentów komórek albo cząstek pokarmowych, natomiast druga to pinocytoza, czyli pobieranie substancji płynnej w formie rozpuszczonej. W przypadku fagocytozy ta cząstka stała, która ma być pobrana do wnętrza komórki, ona jest otaczana przez niby nóżki, czyli takie wypustki błony komórkowej i następnie ta substancja, ta cząstka stała, ona będzie zamykana w tym pęcherzyku, czyli w fagosomie, inaczej w wodnicy trawiącej. Natomiast w przypadku pinocytozy, ponieważ pinocytoza polega na pobieraniu substancji płynnej, czyli substancji w formie rozpuszczonej, tutaj powstaje uchyłek w błonie komórkowej i do niego napływają właśnie substancje, napływa ten płyn zewnątrzkomórkowy. I następnie ten uchyłek jest zamykany, tworzy się pęcherzyk i ten pęcherzyk jest transportowany do wnętrza komórki. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę.